dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego, że teraz będziemy żegnać małą Simonkę, którą wszyscy doskonale znacie, ale zanim to nastąpi, to ja tutaj muszę skontrolować, bo kurczaki z fali najmłodszej zbrodni zaczynają przełazić mi tutaj przez ogrodzenie. No są na tyle małe, że się mieszczą i wchodzą tutaj na wybieg. Na szczęście psy są w domu. Moje psy ostatnio strasznie się lenią i nie chcą wychodzić. Śpią cały czas. Jedyną atrakcją dla nich jest popołudniowy spacer i gonitwa po polach. Nadszedł czas na pożegnanie. Pożegnanie. Dzisiaj będziemy, tak jak mówiłem, żegnać małą Simonkę, ale zanim to nastąpi, to jeszcze trzeba je nakarmić. Zobaczcie, tutaj narobiłem im jedzenia. I są tutaj tak, gotowane ziemniaczki z dodatkiem pokrzywy. Jest tutaj cała ta śruta, którą robiłem swoim śrutownikiem. Jest kreda pastewna i są dosypane dzisiaj witaminki, także myślę, że witaminki dodały dodatkowego smaku. Muszę się wam również pochwalić, bo tak jak pokazywałem w którymś z poprzednich odcinków ozdoby kurnikowe, którymi zdobię swoje kurniki, to jedna z widzek, o ile dobrze pamiętam, przepraszam, że nie pamiętam imienia, ale zamówiła u mnie takie kurnikowe ozdoby, więc korzystam z okazji. Dzisiaj to będę wysyłał, ale już teraz możesz zobaczyć, jak to wygląda, te obrazki, które pojadą do ciebie. I nie wiem, czy będą tam zdobiły kurnik, czy może coś innego. W każdym razie wyglądają tak. Ja je na razie tutaj odstawiam i idę do kurek. A dzisiaj, słuchajcie, przychodzę rano, a tutaj jeden z kurczaków z fali młodej zbrodni biega sobie po prostu luzem poza wybiegiem. Ja nie wiem, jak on wyszedł, ale one już pomału zaczynają tutaj podfruwać dość mocno i chcą mi po prostu zwiać. Dobrze, zaraz dostaniecie. Za chwilę dajcie Kaziowi żyć. O, już zobaczcie. Nie mogą się doczekać, bo już widzą z daleka, jakie tutaj dobrodziejstwa na nich czekają. Tak, zobaczcie. To będziecie za chwilę jadły. Ale cierpliwości. Cierpliwości. Za chwilę napasiecie się. Napasiecie swoje brzuchy. Łakomczuchy. Ale żebyście odeszły od drzwi, to ja wam muszę łychę tutaj nałożyć. O, żebyście miały zajęcie. O. Teraz już jest ich tutaj troszkę mniej i spokojnie mogę podać im jedzonko. Jak tam? Jeszcze macie picie? Macie, ale brudzicie. To pijcie, brudzicie. Nie wiem, czy wam takie brudne smakuje, czy nie, ale mnie się takie brudne nie podoba. Dobrze. Czas na nioski. Dać im jedzenie. Ach, ja tutaj zawsze. Widzicie, co ja muszę tutaj robić? Dokładać taki dodatkowy panel ogrodzeniowy. Przesuwać, męczyć się z nim. Bo przecież te dwie uciekinierki cały czas uciekają. A co ty tu robisz, bajlarinka? Ale wyglądasz, wyskubana jesteś. Uwaga, uwaga. No. Tak, szerzej rozłóż to skrzydło, żeby nikt nie mógł podejść do jedzenia. Kury to są jednak, słuchajcie, strasznie pazerne. Nie chcą się dzielić z innymi. Podejdzie taka, a mam cię. A to bajlarinka, ale zobaczcie, jak ona wygląda. No masakra.
jest za dużo kogutów. Ale masz kuper czerwony, ty. Idź, biegnij. Trzeba tu kogutów odjąć. Ktoś stąd niedługo pojedzie. Masz. Dziel się z innymi, a nie... Muszę tak rozkładać, słuchajcie, po kątach. Bo przecież Hans biega cały czas za mną. Patrzy. O, a ty mała, jak tam ta twoja noga? Pokaż. O, jakąś taką skrzywioną masz tą nogę. Widzicie? Kulejesz, bidulko. Też nie jesteś u siebie. Już idziemy. Skąd ty się tutaj wzięłaś? Nie wiem, nie potrafisz, biała damo, trafiać na swój wybieg? Może cię tamten duży kogut przydepnął i dlatego ta noga cię boli, co? No nic, biegnij. A wy tutaj już, o, proszę bardzo. Raz. A ja jeszcze nie jadłem śniadania, też bym chętnie zjadł coś dobrego. Ale najpierw o was muszę zadbać. Taki już jestem. Proszę bardzo, tutaj, żeby każdy miał dostęp do jedzenia. Duże, małe. No co tam? Kiedy ty odrośniesz? Kiedy ci te pióra wyjdą? Mam nadzieję, że wyjdą, co? Jak myślicie? Wyjdą bajlarince te piórka? Dojdzie do ładu? A więc tak, gdzie jest mała Simonka? Tu jest. Tu jest, chowa się pod kurnikiem. Ona już chyba przeczuwa, że jedzie, że jutro wyjeżdża. Chodź, Simonka, chodź, nie bój się, bo ja sam w strachu. Bolek, ja ci ją zaraz dziobnę. Ja muszę pogonić tego Bolka, słuchajcie, bo on... Tam masz w korytku, Boluś, idź. Johan, dajżesz tutaj małej Simonce podejść. Ach, chciałem ją złapać, słuchajcie, i zrobię to. Zrobię to tak, żebyśmy się mogli z małą Simonką pożegnać. No już. Już czas. Pożegnać się. Znacie taką piosenkę? Raz ty. Ty też powiedz do widzenia. Zobaczcie, no. To już jest kolejna mała Simonka w kurniku Kazika, ale ta jest wyjątkowo podobna do swojej mamy. Troszkę tu w wiaderku zostało jeszcze. Co prawda mam tam jeszcze dużo więcej, ale to na później. Natomiast to, co zostało mi w wiaderku, to tutaj z powodzeniem będzie dla kurczaków. Proszę bardzo, cyk. Wszyscy dostaną. Nic się nie bójcie, każdy dostanie. Proszę bardzo, tutaj druga miseczka. Cyk! Kto tam się zgubił? Kto tam tak płacze? Proszę bardzo, trzecia miseczka. Ciach, babkę w piach. Są wszyscy? Czy się ktoś zagubił? Teraz to was nie dam rady chyba policzyć. Ale tam widzę jeszcze. Tu jeszcze idą. Idą. Mokre kurki. Już. Posilać się. Popatrzymy, jak się posilacie. A w tak zwanym międzyczasie mała Simonka, bo tutaj jest duża Simonka. Ktoś zapytał, czy Simonka jest cyborgiem ze sztuczną nogą. Bo trochę dziwnie chodzi. Pewnie nie oglądał jeszcze wtedy kurnika Kazika, jak Simonka miała złamaną nogę, bo tak to by wiedział. Ale w tak zwanym międzyczasie popatrzymy sobie tutaj na kurczaki i miejmy nadzieję, że tam młoda, mała Simonka już wyjdzie spod tego kurnika i będę mógł ją złapać.
tak aby się z nią pożegnać. No bo tak jak powiedziałem, jutro wyjeżdża nad morze mała Simonka. No zazdrościmy, mała Simonko. Blisko do morza, blisko do plaży. A plaża każdemu się marzy. No nic. Za chwileczkę, już za momencik będziemy się żegnać. O, jakie wy niektóre mokre jesteście. Jeść szybciutko i pod mamusię, bo jak zacznie wiać wiaterek, to was przechłodzi. No i tak, w końcu dałaś się złapać. Pokaż nam chociaż, jakie ty masz oczy. No, mamusia ma czerwone, a ty masz żółte, ale tak? To wykapana mamusia. Jedziesz sobie nad morze, tak. Powiedz wszystkim do widzenia. Żegnajcie, słuchajcie. Może jeszcze kiedyś zobaczymy taką Simonkę małą. No bo dorosła Simonka przecież u mnie zostaje. Więc niewykluczone, że jeszcze takie Simonki kiedyś się u mnie pojawią. A w tym odcinku żegnamy tą małą Simonkę. Ja również pomału się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie kanału, za komentarze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Mówił do was Kazik, teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.